wywiad Radia Wnet. Gościem Poranka Wnet jest dziś Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Nawet mógłbym powiedzieć też kabareciarz kiedyś przez chwilę, ale to dawne czasy i niezbyt długo trwało. Nie, to trwało ze 2-3 lata z Jankiem Pietrzakiem. Rzeczywiście miałem przyjemność występować w kabarecie pod egidą. Ale w zasadzie to ja tam mówiłem mniej więcej takie rzeczy, jak piszę. No, nie śpiewałem, nie mówiłem do rymu. Tylko postanowiłem nawiązać do takiej tradycji monologów, które wygłaszał Pietrzak w latach komuny. Gdzie on właściwie jako jedyny uprawiał poważną publicystykę, mówiąc o tym, jaki jest stan gospodarki naszego państwa, jaki jest stan administracji, jakie, prawda, są decyzje podejmowane, trochę te, które z dokumentalnych filmów Stanisława Barei pamiętamy. I ludzie tego słuchali i się śmieli, bo nie mieli innego wyjścia. I tak powiem, że powstała specyficzna polska forma kabaretu. Kabaretu smutny śmiech, tak zwany. Taki śmiech, taka polska specyfika, że Polacy wtedy to tak widać było, że tak jak Amerykanie się, prawda, śmieją z tego, co jest zaskakujące, Anglicy z czegoś, co jest paradoksalne, Francuzi, Niemcy z tego, co jest prostackie, Francuzi z tego, co jest głupie, a Polacy się śmieją z tego, co jest straszne i to, na co i po tak, prostu ręce opadają. I tak trochę z bezsilności się śmieją właśnie. No, taka siła bezsilnych. Tak. W księgarniach właśnie pojawiła się twoja najnowsza książka, książka publicystyczna, Myśli nowoczesnego Endeka. Poproszę teraz o coming out. Kiedy uświadomiłeś sobie, że jesteś endekiem, a w którym momencie uświadomiłeś sobie, że jesteś nowoczesnym endekiem? A, to jest dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że się nigdy nie zastanawiałem nad tym. Powiedziałbym, że znalazłem ten klucz do swoich poglądów. No, nie tak dawno, szczerze mówiąc. Jakieś parę lat temu. To znaczy zawsze wiedziałem, że dziadek był w tym Stronnictwie Narodowym. Ale jakoś tak mój tata mnie nigdy nie popychał w stronę polityki, tym bardziej nie popychał mnie w stronę jakiegoś studiowania tych dziadkowych pasji. Sam się tym zająłem w którymś momencie. No, jest taki moment, wszyscy pamiętamy to z lektur fantastyki orwellowskiej, prawda, że gdzieś jest taka księga, do której jak człowiek dociera, to się okazuje, że wszystko to, co dotąd mu mówiono, to jest nieprawda. I a to, co gdzieś tam przemyśliwał, że może, to okazuje się, chyba jednak się okazuje tak. Więc tą księgą, ten Emanuela Goldsteina w pewnym stopniu rzeczywiście dla mnie zaczęły być rzeczy Dmowskiego, których zacząłem czytać no tak kilka lat temu, już po napisaniu Polactwa na przykład, co widać po terminologii, że w Polactwie używam pewnej terminologii, czy nazywam pewne sprawy, które są w myślach nowoczesnego Polaka opisane, tylko inną terminologią. Ja tam gdzieś tam kiedyś wzrokiem przemknąłem, ale też tak tkwiłem w takim stereotypie Dmowskiego jako faceta sfiksowanego na punkcie Żydów i masonów. Dopiero jak zacząłem się wczytywać w jego pracę, no to się okazuje, że to kompletnie jest wszystko nieprawda. Znaczy wszystko, co wiecie państwo o Romanie Dmowskim, z wyjątkiem tych, którzy wiedzą, to czerpią z własnych studiów, to jest wszystko jedna wielka bzdura. No, wszystko, co państwo wiecie o Endecji, to jest wszystko jedna wielka bzdura. Narracja jest taka, że Dmowski to był taki mały polski Hitler, tak, że tak. Nienawidził Żydów, że najchętniej organizowałby pogromy i właściwie w ogóle nie wiadomo, skąd się ta kreatura wzięła na kartach polskiej historii. Chyba była emanacją ciemnoty ludu polskiego. Katolicyzmu. Katolicyzmu. Oczywiście to jest wszystko nieprawda. Poziom tych bredni jest niewiarygodny, ale no, to było możliwe dlatego, że tu nastąpił efekt synergii, gdzie właściwie wszyscy wrogie sobie obozy były zgodne w jednym, w nienawiści i pogardzie dla Endecji. I to jest bodaj jedyna rzecz, która łączy na przykład Adama Michnika z Jarosławem Kaczyńskim. To jest rzecz, która znakomicie łączyła doradców Wałęsy z obozu Solidarności z komunistami. I łączyła propagandę senacyjną i potem PRL-owską. I również propagandę, jakby to powiedzieć, Solidarności o trzecią RP-owską, tak, i michnikowszczyznę, prawda? Więc tutaj ta tradycja, która jest naprawdę tradycją piękną i wspaniałą, która jest przede wszystkim tradycją demokratyczną, bo osią myśli Dmowskiego jest to, żeby budowa w Polsce demokracji, ja przypomnę, że to jest wiek XIX, druga połowa wieku XIX, po przegranym powstaniu styczniowym, dół straszliwy jakby takiej w polskim, właściwie nigdy chyba Polska nie była tak blisko tego samobójstwa duchowego i pogodzenia się z tym, że już jej nigdy nie będzie i że trzeba nam być ruskimi, Niemcami, Prusakami,
ale już Polakiem być nie, Polakiem się nie będzie nigdy i nie ma to sensu. No i w tym momencie budują program zbudowania polskiej klasy średniej, zbudowania polskiego nowoczesnego społeczeństwa. I naprawdę to się nie przypadkiem nazwało narodową demokracją. Nie dla żadnej mody, bo akurat jeszcze w tym czasie słowo demokrata było raczej obelgą. Narodowy też się jakoś specjalnie nie kojarzył. Narodowy źle. Było nowością, bo nacjonalizm europejski zaczął się wiosną ludów, co też jest dziwne, że w tradycji naszym dyskursie takim paranoiczno-potocznym stereotypie wiosna ludów jest właściwie przedstawiana jako coś fajnego. Wiosna narodów powinniśmy mówić. Bo... Tak, ona tak się bardzo symbolicznie zaczęła, zwłaszcza w Niemczech, prawda, gdzie zaczęła się od wystąpień ramię w ramię z Polakami, a rok później jakby ostatnie akordy niemieckiej wiosny ludów to były pogromy na Polakach, też na innych mniejszościach. Powstanie węgierskie, które pan Rzecki z Lalki brał udział, też było powstaniem najpierw tylko Austriaką, ale połączonym z kolei z biciem różnych Serbów, Chorwatów i Bośniaków przez Węgrów. I mamy w tym momencie Dmowskiego, który mówi tak, demokratycznie, budując polską klasę średnią, budując siłę gospodarczą narodu i patrząc na Zachód, ucząc się od zachodnich demokracji liberalnych. No, nie tylko na Zachód, bo on był na przykład bardzo zafascynowany Japonią. I ogromnie też tutaj wskazywał wiele przykładów z Japonii dla Polaków do naśladowania, ale rzeczywiście tym wzorcem takim, gdzie najwięcej czerpał, była Wielka Brytania. I tutaj to właściwie to też jest takie paradoksalne, że człowiek uważany za mega nacjonalistę polskiego najchętniej by Polaków przerobił na Anglików. W ogóle jakby myśli nowoczesnego Polaka to jest taka lista pretensji do Polaków. Absolutnie tam nie ma żadnego kadzenia Polakom, żadnego takiego dowartościowywania, które się często w tym dyskursie naszym romantycznym zdarza, że tacy jakcy jesteśmy, to właśnie jesteśmy fajni, cudowni. No nie, Dmowski, który był z wykształcenia biologiem, wokół siebie miał też biologów, patrzyli no, tak w bardzo w sposób bezlitosny, racjonalny na te mechanizmy społeczne. Nauki społeczne się wtedy rodziły dopiero. Byli jednym z prekursorów ich zastosowania w polityce. No, generalnie, bo różnie można oczywiście definiować, na czym polega tradycja narodowa. Ona na pewno nie polega na antysemityzmie, to jest bzdura i oszczerstwo, nic poza tym. Ona nie polega na żadnym szowinizmie, poczuciu wyższości narodowej. Ona się generalnie dla mnie zawiera w takim, uważam, bo pewnie różnie to różne osoby definiują, ale zawiera się to w takim stwierdzeniu Dmowskiego, że tylko narody zorganizowane są w stanie zadbać o swoje interesy. Że cały to, co pamiętamy, polski pozytywizm, czego się uczymy w szkołach, ale w oderwaniu od tego, skąd to się wzięło, prawda? Bo pozytywizm dobry, Prus, Świętochowski, tak, ale to, że to się wzięło od Ligi Narodowej, od ZET-u, to w świadomości zostało wyrugowane. Cały polski pozytywizm się bierze z tego stwierdzenia, że jedyną drogą do tego, żeby Polska nie zniknęła, to jest zorganizowanie się narodu polskiego. I tutaj Liga Narodowa miała gigantyczne zasługi. Wspierali ją w tym dziele ludowcy, wspierali ją trochę socjaliści w tym nurcie niepodległościowym polskiej lewicy, ale to endecja tutaj zaczynała od tego. Natomiast, no cóż, jak się chce stworzyć klasę średnią w kraju feudalnym, który istniał, póki istniał na zasadzie dziwnym kraju bez miast, gdzie wszystko się opierało na takiej sieci zaścianków i między tymi zaściankami krążył żydowski faktor, który był pośrednikiem, czyli właściwie podział społeczny był podziałem etnicznym i teraz, żeby stworzyć klasę średnią, no trzeba było się zmierzyć z faktem, że cały handel, całe usługi są zmonopolizowane przez mniejszość narodową, która się kompletnie z polskością nie identyfikuje i stąd był, mówiąc tym językiem potocznym, clash między polskim nacjonalizmem a Żydami. Nie z żadnych tam rasowych bredni, które Dmowski wyśmiewał, że jako biolog, który kpił tam w tym momencie z tych niemieckiego bredzenia, że żaden biolog pod najlepszym mikroskopem nie odróżni, jaka krew pochodzi od Aryjczyka, a jaka krew pochodzi od Murzyna. To są kompletne idiotyzmy, prawda, prawione tam przez jakieś towarzystwa pangermańskie. Dorabianie dzisiaj Dmowskiemu brednie, jakieś gęby, że on cokolwiek miał wspólnego z nazizmem niemieckim, naprawdę wystarczy wziąć jakąkolwiek książkę Dmowskiego i poczytać. No. Ale myśli nowoczesnego endeka Rafała Ziemkiewicza to nie jest książka o ale o Romanie Dmowskim. To jest książka o tym, co tu i teraz i dokładnie o czym będziemy mówić za kilka chwil.
z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia, tak, z radia, z obwieszczenia, obywatel nie dowiara, to jest piosenka z 1972 roku, jaka aktualna, kabaret, salon niezależnych i telewizja w poranku Wnet. Rafał Ziemkiewicz obok mnie z uśmiechem słuchał tej piosenki, takim smutnym, jak to wtedy, kiedy zaczynam o współczesnych polskich sprawach rozmawiać. No jakoś tak, jeszcze te klimaty z misia po prostu do tego mi się dokładają. Dokładają. Jesteśmy w domu. Rafał Ziemkiewicz, gość poranka Wnet, rozmawiamy o twojej najnowszej książce Myśli nowoczesnego NDK.